Zapraszam osobę z numerem 5. Dzień dobry panowie przewodniczący, panie dyrektorze, witam was wszystkich. Wspólnie działać dla całej naszej pomorskiej społeczności. To jest pierwsze spotkanie z młodzieżowego sejmiku, który został zresztą wybrany zgodnie z uchwałą sejmiku, którą przyjęliśmy w czerwcu. Piotr Perzyński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Paweł Pestka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Obowiązujące znowelizowane przepisy umożliwiają tworzenie młodzieżowych sejmików i dlatego też postanowiliśmy, myśląc, żeby w sposób trwały budować i instytucje, i podstawy społeczeństwa obywatelskiego, żeby młode pokolenie miało swoją reprezentację na poziomie regionalnym. Mają pewien wpływ, mogą wydawać opinie. Tymi opiniami będzie się zajmować sejmik, radni sejmiku. Radni sejmiku oczywiście mogą wziąć te opinie pod uwagę, ale mogą też nie wziąć, ale usłyszą głos młodego pokolenia. Bo to temat dla mnie niezwykle ważny. Rolą sejmiku jest integrowanie różnych pokoleń, osób o różnych poglądach. Komisja Edukacji, żebyśmy zajmowali się prawami uczniowskimi. Poproszę radną z pierwszego rzędu. Prawa człowieka, równouprawnienie. Chodzi mi o naprawdę prawdziwą równość. Musimy się na coś zdecydować. Oni będą pracować nad tymi samymi projektami, na którymi my pracujemy. I to, jak oni do tego podejdą, no, na naszych komisjach będzie pewnie wiadome. Staram się wyobrazić taką sytuację, w której oni zaopiniują na przykład jakiś projekt naszej uchwały i powiedzą to, to i to. To będzie miało znaczenie. Projekt ten zrobiłem z uwagi na to, że wiele angażujemy się jako województwo pomorskie właśnie w celach tego zrównoważonego rozwoju. Dla mnie najważniejszym, żeby się tutaj dostać, było promowanie natury i środowiska i pokazanie, że ochrona środowiska nie jest rzeczą tylko dla osób dorosłych, ale też i młodych. Skupiamy się na ciału pozytywności, samoakceptacji, problemie bardzo ważnym. Należało wypisać wniosek i potem odnieść go w odpowiednim terminie do komisji. Także nie były to wybory jakieś głosowania czy głosowanie poprzez radnych elektorów, tylko typowo po prostu trzeba było wypełnić zgłoszenie, napisać trochę o swoich pomysłach, swojej wcześniejszej działalności i poprzeć to rekomendacją z organizacji pozarządowej działającej na rzecz młodzieży, młodzieżowej rady bądź samorządu czy parlamentu uczniowskiego. Naprawdę jest to kluczowe, aby młodzi również mieli głos, nie tylko czy to w radach powiatowych, czy w samorządach klasowych, czy nawet szkolnych, ale po prostu, aby dzięki temu mogli się rozwijać i tworzyć, uczestniczyć również w tworzeniu życia publicznego. Dziękuję.